przed wami Improkracja! I Wiktor Walentynowicz. Tak jest. Kiedyś się uda. Ale numer, ale jesteście fajni. Dobry wieczór. Siema. 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 W porządku? Słuchajcie, nazywamy się Improkracja, przyjechaliśmy do was z Wrocławia i zagramy dla was spektakl. Spoko? W sumie za to zapłaciliście, więc jakby... Co? Słuchajcie, przyjechaliśmy dla was zagrać thriller improwizowany. Więc będzie trochę straszny, trochę poważny, zobaczymy co i jak. Nazywamy to Nie ufaj nikomu i polega na tym, nad czym tak, Tomasz słuchajcie, powie. Gdzieś podczas pandemii graliśmy ze sobą w Among Us i inne takie gry imprezowe i też zainspirowaliśmy się trochę prozą Agaty Christie, opowieścią o jakichś tam zabójcach i tak dalej. Czytałeś jakąś Agatę Christie? O, oczywiście tak. And then there were none, czy jakoś tak po angielsku, bo po polsku ci nie powiem. Right. Słuchajcie, morderstwo w Orient Expressie i takie sprawy, więc będzie to polegało na tym, że za chwilę wybierzemy od was sugestie miejsca. Będziemy tam całą ekipą ludzi, którzy muszą coś zrobić, ale między nami jest jeden zabójca. I co jakiś czas w spektaklu Wiktor, który tu jest z nami, Wiktor Walentynowicz, wielkie brawa. Zróbcie hałas dla niego! To jest brat Walentynowicza. Słuchajcie, i on będzie demiurgiem w naszym spektaklu. On zaraz sobie pójdzie na górę, jak zrobimy tutaj jedną ważną rzecz, i on będzie sterował tymi wszystkimi zabójstwami i spektaklem i zadba o to, żebyście wy się też dobrze czuli z tymi zabójstwami. Więc zostanie nas coraz mniej, ale nikt z nas nie będzie wiedział, kto jest zabójcą, oprócz zabójcy i Wiktora. A dlaczego? Bo mamy koperty ze swoim imieniem, a Wiktor ma puste. Jedną z tych kartek jest zabójca, reszta niewinny. I my to za chwilę wylosujemy, schowamy do kopert i tylko on i zabójca będą wiedzieli, kto zabija. Wy i reszta z nas nie będzie Nikt wiedziała. Nikt już przetasuje. Tak. Nie, nie, ja tu jestem. Teraz wszyscy sobie czytamy, nie pokazujemy tego, chowamy do kopert i jak ktoś schowa do kopert, oddaje. Wiktor tu widzi, że to jest cinko i to, co jest w środku, będzie wiedział, że... Kurwa, nie mogę włożyć. Ja też. Pierwszy raz mamy takie ładne koperty do tego. Dobra, i słuchajcie, więc przenosimy się już do sugestii. Tak, słuchajcie, potrzebujemy teraz od was jakiegoś miejsca, w którym będzie jakaś grupa ludzi, która będzie miała jakiś cel, okej? Okay? Najpierw zacznijmy od jakiegoś miejsca. O, powiem, co na przykład mieliśmy do tej pory, może to wam trochę bardziej ułatwi sprawy. Mieliśmy na przykład, byliśmy w Łodzi pod wodą. Słuchajcie, wezmę tą platformę wiertniczą, dobra? Yeah. Super. Jest i teraz kozacka, tak. Jest naprawdę kozacka. Tak, jest spoko. Dajcie brawko tej osobie od platformy wiertniczej. Tak. Słuchajcie, bierzemy jakiś cel, czy sobie wymyślimy? Może weźmy. Co tam super ważnego trzeba zrobić na platformie, ale ważnego. To się wiąże z tym, za światem. Słucham? Zatkać wyciek. Zatkać wyciek. To, git. To jest takie, no, logiczne. Dobra, to jest dobra. Naprawdę ważna sprawa. Dobra, słuchajcie, to będzie to, nie? Albo coś około tego. I tyle. Spoko? Jasne. Tak, mamy to? Dobrze, słuchajcie, a więc zapraszamy was. Czy Wiktor jest na górze? Tak, czy Wiktor. Wiktor, jesteś? Yes. Słyszałem. Słuchajcie. Proszę państwa, tak? Czekaj, jesteś? Czekaj, czy go słychać? Tak, tak, tak. Okej, okay, yeah. Super. Szanowni państwo, zapraszam was na thriller improwizowany Nie ufaj nikomu. Pierwsza ofiara. Listopad 2020 rok. Załoga platformy wiertniczej na Morzu Północnym ma bardzo ważną misję. Kolejny już wyciek ropy, który może zagrozić całemu morzu. I wam mówię, generalnie ja wolę na przykład szachy niż warcaby. Serio, Jason? No, bo słuchaj, to jest tak, że jakby w warcabach masz jakby po prostu proste ruchy, nie? No. A w szachach masz więcej, masz figurki, wiesz. Strategia cała. Jest większa strategia, no. To Jason, jesteś dobry w strategii. No, no, no. A wiesz, a na przykład załóżmy, w warcabach masz tylko taktykę. Gdyby jakby takie krótkie, wiesz, krótkie myślenie na krótką metę, nie? Tak, ale szachy są jakby bardziej skomplikowane i masz więcej możliwości, a w warcabach musisz być po prostu dobry. Masz bardzo mało ruchów,
A musisz być świetny. Czy taka szybkość, okej. Okay. Tak, a w szachach... są, zawsze wiecie, te gambity, jest bardzo dużo jakby kombinowania, nie? Jest bardzo dużo możliwości, trzeba bardzo szybko myśleć, nie? Ale też mi się wydaje, że w szachach oglądasz dużo książek i uczysz się na pamięć ruchów, a w warcabach? Robert, sprawdź proszę, jakie mam odczyty, czy jest wszystko w porządku. Wszystko jest zajebiście, sprawdziłem przed chwilą i jakby powietrze mamy na razie w normie, ciśnienie w rurach jest na razie w normie i w sensie na razie, jest w normie. W ogóle, słuchajcie, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że jakby, że Robert jest też moim bratem i jakby po prostu prowadziłem go jakiś czas temu. Jest naprawdę wykwalifikowanym pracownikiem, jest rewelacyjny. Dobrze się nam tutaj pracuje, jak w rodzinie, prawda? To też fajnie, że macie luz z tym, że jesteśmy parą i pracujemy tutaj razem. Wiem, że każdy tęskni za swoją połówką i my mamy troszeczkę lepiej, ale... Ale wiesz co, to jest tak, że jak jeśli mogę tak? powiedzieć, to jakby to jest tak, że jak wy tutaj tak emanujecie tą miłością, to nam się też trochę to udziela i trochę to spełnia. Jakby nie zwiększa to zazdrości, a bardziej po prostu spełnia moje potrzeby na oglądanie i bycie blisko miłości. Powiem tak. Super. Źle to zabrzmiało, jakby chodziło trochę mi, wiecie. Tak, ale chodziło mi o samouczucie, a nie w sensie rób... Amadeusz a też... A jesteście też piękni, nie? No. Więc nie. Amadeusz też no, jest taką czułą osobą też na wszystkich, nie? Jestem. Jakby lubię tę miłość jakby rozprzestrzeniać wszędzie. To jest super. Słuchajcie, no. Mam jeszcze wyniki pogodowe. Ciśnienie będzie spadało troszeczkę, a temperatura się utrzyma. Ale nie w rurach. Super. O to ja już mówię o temperaturze zewnętrznej. Jasne. Ja mam tutaj sygnały i nie ma żadnych połączeń do nas. Także jest... na razie nikt nie dzwoni. Jason, a ty zawsze grałeś z dziadkiem, nie? W Warcaby. Tak, grałem z dziadkiem, dopóki umarł. Dopóki nie umarł. Kochani! Dzień dobry. Cześć. Mam najnowsze raporty pogodowe. Sztorm powinien minąć za parę godzin. Bruno, piękna koszula. Super, Bruno. Bruno, kochanie, znowu wchodzisz w moje kompetencje. No. Nie jesteśmy sami jedyni tutaj w takim razie. Uzupełniamy się, tak? Wiem. Ale oni chyba tylko tak się nazywają. Tak? Ale w ogóle zajebista koszula, taka trochę jak takie pola do szachów czy do warcaw, nie? Tylko ciekawe, że wiesz, koszula na platformie wiertniczej. No. Znowu gadaliście o grach. Tak, spoko. Bierek jeszcze nie poruszaliśmy. No. Jeszcze karty zostały. Jezu, daj 1000? Daj spoko. Gdzie jest kierowniczka w ogóle? Pewnie chilluje sobie w naszym spa. Nie? No teraz sobie można sobie poczulować troszkę. Tak. Nam się też należy trochę chillu. Kto ma ochotę na kawę? Ja bym miała ochotę na kawę. Zobaczysz! Dzień dobry. Przyszłam w dobrym momencie. Spocznij. Słuchajcie, no jak to wam powiedzieć mam? No zostało nam już 18 dni razem. Za 18 dni przyjeżdża nowa ekipa. Zmiana będzie. Ale my może damy radę do tego czasu to wszystko. Mam nadzieję, że damy radę. Mam nadzieję, że usuniemy te małe usterki na dolnej platformie S20. Kochani, i że ja sprawdzałem, jako główny mechanik sprawdziłem to. Generalnie to jest mała rzecz, delikatna i generalnie to jest kwestia tak naprawdę moim zdaniem jednej mojej zmiany. Jeszcze w sensie do jutra to zrobię i będzie totalny luz. Jason, widzę teraz, że jakby ciśnienie przez S20 jest trochę inne. Sprawdzę to później na luzaczku. Okej, dobra. Luzik, dzięki. Tak. Mama do nas dzwoniła tak. i po prostu przesłała buziaki. Także tutaj mam taki odczyt. Poznam, że to mama, bo wiesz, mama takie dziwne buziaki daje. Kurczę, do mnie nigdy nie dzwoni. Czemu do ciebie dzwoni zawsze? No bo ja jestem przy radiu. W ogóle fajnie, że macie mamę po prostu. No ja pozdrówcie ją, okej? Okay? Pozdrawiamy ją. Ty się nie masz mamy, czy w sensie... Jason, nie mam mamy od dawna, od przedszkola, ale luz, ale jakby, wiesz... Okay, a jak się nazywa wasza mama? Mariola. Mariola Winchester, tak? Mhm. Czyli wy jesteście? Z tych Winchesterów, tak. Siostry Winchester? Od tych, przepraszam, że tak powiem, ale bogatej rodziny. No, to jest wasza platforma. To jest nasza platforma, tak sobie czasami po prostu... Nie wszystko ci powiedziałem, Robert? Luzik. Spoko, jeszcze. Robert, żebyś zobaczył ich chatę, jaką mają chatę, naprawdę. To nie, jest... no weźcie, dajcie spokój, to naprawdę nie ma znaczenia. Serio, my jesteśmy... Gdyby to się dla nas liczyło, to byśmy tam sobie teraz siedziały. No kocie, ja się zgubiłem kiedyś u was w chacie, jest tak ogromna, naprawdę jest ogromna. Ja mam pytanie, bo zawsze mnie to interesowało, jak bogaci ludzie wołają na swoje dzieci? W sensie, czy po pełnej imieniu, czy jakieś zrobienia są, czy... Okej, na mnie zawsze mówili Zuza. Po prostu w sensie... Po prostu Zuza. No i na mnie mówią teraz pani prezes. Pani prezes. Ale no, generalnie jestem Katie dla mamy, jestem Katie. Okay. Na mnie mama mówiła Maggie. O, wiesz to? Maggie. Tak? To jeszcze pamiętam. Ale super. Przykro mi, że nie masz mamy. Mamy są spoko. Ale mam Bruno. To prawda. Ja trochę matkuję w związku, to prawda, nie? Nie wiedziałem, że jesteś razem w ogóle. W ogóle w sensie to jest dla mnie też małe zaskoczenie. Ja też jeszcze nie jest tak
takie oficjalne, ale chyba już właśnie jest. Bo my, że tu jedyny związek, no właśnie, a tutaj nie? Mamy konkurencję w miłości. No. Ja nie nazwałbym tego od razu miłością, tak? Po no prostu. Nie? Okej. Początki dopiero. No tak. W sensie, to seks, tak? Nie, otwarcie, no. Od piątku jakby no. Cokolwiek się ten zrealizowało, okay. Nie? Jezu, ja wam zazdroszczę tych pierwszych momentów, bo u nas no... się działo po prostu, więc wow. Słuchajcie, pokażemy wam fajne miejsce w narożniku C. Naprawdę, jest bardzo fajne. A to jest w ogóle bardzo... Wiecie, jest pani kierownik obok? Wiecie co, jest właśnie? Trochę tak krępująco. Raz, że to jest moja młodsza siostra. Okay. A, przepraszam, pani prezes, pani kapitan. A druga, że trochę powinniśmy tu jednak pracować, nie? Generalnie ludziom się kojarzy Platforma Wiertnicza z czym? Z ciężką pracą, z umazanymi ludźmi, ropą. Wierceniem, trudnymi maszynami, niebezpieczeństwem. Jak tam, Jason, ciśnienie? Jest generalnie troszkę... Troszkę, ale generalnie jest totalnie troszkę, w porządku. Troszkę jest jakby... Zamki ryj, wszystko okej. Ale pani prezes, ja chciałam powiedzieć, że to jest świetne, że właśnie, że jesteśmy po prostu uwaleni tymi smarami, tym wszystkimi, kminimy trudne rzeczy, a potem pani mówi, zapraszam do spa. No i tak... Ale to prawda, jest to jedyna platforma wiertnicza z prawdziwym spa napędzonym energią słoneczną. No i tu pieniądze pomogły. Tak. Tutaj naprawdę pieniądze robią różnicę. Słuchajcie, będę musiał tym od rana po prostu zająć tak konkretniej. Od rana, ja ci tak, pomogę. Luzik. A chciałbym tylko tak przy wszystkich przeprosić pani prezes za to, że jak tu przyjechałem to parę dni temu, bo ja nie wiedziałem, że pani jest jakby prezeską i po prostu wystartowałem z jakimiś tam... Spodobała mi się pani po prostu, jakby wtedy, jakby to mówię przy wszystkich, żeby była jasność i... Okay. Tak, ale przepraszam za to, że wtedy mówiłem jakieś dziwne komplementy tam, ale... Klasyczna minuta szczerości. Co padło? To jeśli pani prezes się zgodzi, to mogę powtórzyć. I czy byliście w narożniku C? To też nie, powiedzmy. Nie, absolutnie. Czy wszyscy się ruchają? Nie, ale jakby po prostu powiedziałem pani prezes, w sensie wtedy jeszcze powiedziałem Katie, że Katie, twoje oczy są tak piękne, że zgubiłem się w nich. Jakby tanie gówno, ale... Aj. Fajnie, że masz świadomość, że to było tanie gówno, ale ej, trochę urocze. Dobrze trafiłeś, bo Katie jest taka, wiesz, poszukująca sama, więc... No, to jest pani prezes teraz. Tak, no ter, ale... Ale szybko przeszłeś na ale ty, później pani prezes. Za 18 dni to przestanie być twoja pani prezes. Właśnie chciałam do tego dążyć, że to jest moja prawdopodobnie ostatnia ekipa. Ja już prawdopodobnie nie będę towarzyszyć nikomu na platformach więcej. Ale a kto przejmie? Kto przejmie platformę? No, ty, kochani. Yeah. Yeah. Oh. Moja Zuza. Ja oczywiście ja nie będę tak świetna jak ty nigdy, ale chociaż spróbuję. Ja tylko prezes? Chciałem powiedzieć, że Katie, jakby pod twoim szefostwem tak naprawdę rozwinąłem się najbardziej jako mechanik. Generalnie, kurde, wow, po prostu jestem obsrany po prostu tym, jak zarządzasz ludźmi i jak ogarniasz ten cały syf. Dobra, chciałem tylko to powiedzieć i tyle. I... Jason zawsze lubił rozwój, więc jakby... Ej, słuchajcie, jeszcze przyjdzie czas pożegnań, bo to dobra, tak... Dobra, tak, słuchajcie, jest w chuj dużo czasu jeszcze. Słuchajcie, gdzie ta kawa? Gdzie kawa? Gdzie ta kawa? Ja już dostałem kawę swoją. No, zapomniałem o tobie, Amadeusz, przepraszam. A ja słodkości miałam, mam. Trzymaj. Wyciągnąłem, trzymając cały czas pieczone słodkości. Uważnie. Proszę bardzo, to kładę. O, dzięki. Ja dla Zuzy też. Jezu, zrobiłeś mi cappuccino. Dziękuję. Pralinki. No stary, ja dobrze was znam, więc... Jezu. Pralinki. Bruno jest najlepszy. No dobra, mnie to pitu, ale potrzebuję po prostu tak wykresów dotychczasowych, tak całomiesięcznego... Jasne. Tak jest. Właśnie robię zestawienie. Super, właśnie robię zestawienie. Tak jest, Katie. Ale to dla... Ja bym też cię prosił, żebyś statystyki właśnie tego ciśnienia też całego zrobił sobie przez... Ja jestem tutaj gościem od statystyk i zrobię wam wszystkie rzeczy, jakie... Ja też chciałam jeszcze powiedzieć pani prezes, że kontaktowali się wczoraj z Newsweeka, jako rzecznik prasowy tej platformy. Wysłałam wszystkie dane i będziemy mieli wywiad, jak wszystko pójdzie dobrze. To jest naprawdę pierwsza tak dobrze działająca platforma i to jest takie, wiecie, to jest nowa technologia. Ludzie się trochę bali tego, co to będzie za... I to jest wielki mój projekt. Ale mówili najlepsze rzeczy o pani prezes. Dobra, ogarnę to rano i tyle. Za panią prezes! Za panią prezes! I za przyszłą panią prezes. Trochę się tutaj... Tak? Robert, ogarnę to. Stary, jestem kurwa od tego, ty jesteś od czego? Schudłem. Robert, od czego jesteś? Schudłem. O, schudłeś. 5,5 kilo w miesiąc. Brawo, Bruno. Wow. No. Super.
Teraz będziesz chód nawet więcej. Bruno, wpisuje to w statystyki, żeby nie było. Tak jest, super. Ale Bruno, nie przestaniesz nam gotować, co? Nie, oczywiście, że nie. To dobrze. Nie mogłabym wrócić do tamtej starej diety, nie? Słuchajcie, jakie polonezy wam odpierdolę jutro, to naprawdę się nie spodziewacie. Dobra, ja robię nam zdjęcie do archiwum. Tak, i wyślę tak, wspólne zdjęcie. Więc po prostu selfie może na tle morza. Mhm, jasne. Chodźcie tutaj, wszyscy. Pani prezes, kapitan na środek. Spokojnie, tak czyli jest. Tutaj. Nie, to teraz, panie. Żeby nie było na tle monitoru. A czemu nie na tle monitoru? Bo nie chcę, kurwa, zamknę, idziemy. Yeah. Okej, okay, po prostu jest kwestia taka, że są małe nieprawidłowości, które sprawdzę i nie chcę, żeby one po prostu były uwiecznione i tyle. Ja ci bluetoothem. Ale co, w sensie z tym ciśnieniem, Jason? Tak, no generalnie delikatnie jest inne ciśnienie, wcześniej... Jason, proste pytanie, czy mam się czym martwić? Niczym się nie martw, ja to ogarnę zaraz. Bracia ogarną to. Jesteśmy mechanikami, to nie to ogarniemy. Dobra, no to okay. Ja już jestem spokojna. Ja jestem od przepływu, on jest od ciśnienia. Wiecie, znajdziecie mnie w spa jakby co, nie? Pani prezes? Okay. Tak, kochanie. Siostro, mama wysłała smacznej kawusi. O. Także mamy rytuał dzienny fajnie. Załatwiony. Tak, dobra. Pół godziny później w gabinecie pani prezes. Katie? Jason, wybacz, już jestem w bikini, ale wchodź, nie? Generalnie już się szykuję, momencik. Nóżki ogolone, nie ma wstydu. Spoko, wiesz co, chciałem o Robercie pogadać, wiesz, bo... O Robercie? No. Widziałem, że się zbliżycie do siebie. Nie, to nie jest tak, jak myślisz. Nie, w sensie to jest coś takiego, co znaczy, może się wydarzyć. Ja tylko zauważam i czy to jest okej. Okay? Ja myślę, że to mogłoby być okej, okay, gdyby nas nie różniła po prostu hierarchia. A co myślisz, w sensie o nim? To jest mój brat, no kocham no wiem, go. Wiem, dlatego się pytam, nie? Bo wiesz, dużo rzeczy na jego temat. Tak sobie podpytuję się, nie? Jest mega fajny typ, tylko myślałem, świetnie że... pracuje, tylko myślałem, że wiesz, że jakby coś... Że coś tam się... No, Jason, to była taka jedna noc, żeśmy poszaleli wszyscy, nie? Okej, okay, no po prostu kwestia jest taka, że... Myślałem, że wiesz, no dużo pracujemy z sobą i... Uff, no. Kurczę, strasznie mi teraz jest tak bardzo głupio, żeby... Katie? O. Mhm. Przepraszam, to wrócę później. Byście umówieni tu, czy... Nie, on czasami wpada, żeby się zapytać, czy mam czyste okno. Chciałby... Okej, okay, Katie, chciałbym mi zapewnić ładne wprost, morze. Czy was coś łączy? Bo ja chcę wiedzieć, po prostu chcę odpuścić i tyle. Jeszcze nic nas nie łączy, ale... Czy nas coś łączy? Chyba nie. Powinnam była ci powiedzieć to po prostu wcześniej, bo teraz jest głupio, bo myślisz, że brat cię jakoś wypchnął z tego i możesz być zły na niego, ale tak nie jest. Po prostu to chyba nie było to. Wiem, znaczy wiesz, ja po prostu nic nie było wielkiego, tylko myślałem, że może coś, wiesz, jakoś gdzieś tam coś urośnie, ale jakby, wiesz co, muszę sprawdzić te rury. Tymczasem w pokoju socjalnym. Bullseye. Bullseye, okej. Zajmij się, śmiało, spróbuj. Super. Okej, okay. Całkiem nieźle. 7 to też jest nieźle. No. Naprawdę 7, nieźle. Więcej niż 6. Dobrze, że o nic nie gramy, bo mi się pogrążył totalnie. Chyba, że chcesz. Wiesz, że mnie nie ma co wciągać w hazard, bo przepierdolę wypłatę, nie? Więc nie proponuj takich wiem, rzeczy. Dlatego pytam. Spoko. Fajnie w ogóle, że sami jesteśmy, wiesz, bo no. Mam tak, że trochę dowaliłem z tym, że to nie jest miłość, nie? W sensie tak poczułem, że mogło się jej zrobić niemiło, nie? Nie, no powiem ci tak, zrobiło się niemiło, jakby to... Nie to, że mogło, to się stało i okay. Po prostu jako doświadczony jakby, prawda, partner oraz w związku, no mogę ci powiedzieć, no właśnie, że no. Tak się rzeczy nie załatwia, jeżeli mogę ci doradzić, nie? No właśnie, dlatego się cieszę, bo widzę, jaką fajną parę tworzycie z Zuzą. No, i, bardzo się cieszę. I mam takie, że wiesz, ja od w sumie 12 lat jestem sam, no teraz się to zmieniło parę dni temu. No. I trochę się czuję jak taki, kurwa, wiesz, emocjonalny prawiczek. Totalnie nie wiem, co robić, żeby było okej. Okay. Dlatego chciałbym o jakąś radę zapytać. Jak mam się zachować względem kobiety, żeby po prostu, wiesz,
No, no. Żeby było fajnie, nie? Żeby było fajnie. Przede wszystkim bądź luźny, szczery, bądź sobą, bo ty jesteś przecież super facetem, jakby super gotujesz, masz na imię Bruno, masz zajebiste koszule i po prostu to już wystarczy. To już jest dobra baza. W tym samym czasie na kanapie w korytarzu... I no, po prostu się trochę zachował jak taki, wiesz, emocjonalny prawiczek, no, ale myślę, że naprawdę dużo mu zależy na tym, nie? Jakby... A wiem, że nie jest ale prawiczek. To jest dobry Robert, gość. Zaraz na dole w maszynowni, jasne, tylko tutaj mamy, wiesz, nasze tak, codzienne spotkanie na plotki, nie? W chuj jesteś mi potrzebny tam, okej? Okay? Jasne, sobie po prostu poplotkujemy chwilę, jest naprawdę dobry gość. Jest bardzo fajny. I serio, jak wam pokażemy ten róg, gdzie się uprawia miłość bardzo dobrze, to wtedy jakby też spojrzysz z innej perspektywy na niego. Rozumiem, ja rozumiem, wiesz, no jakby to, że sobie napisał po prostu markerem to potem Megi na klacie, to nie wiem. Ja dowaliłem z tego prezeską, czy moim zdaniem, znaczy to jest moja siostra, więc wiem, trochę dziwnie, głupio, nie? To okay, tak by odetnij, ale ona rozpaczliwie szuka miłości. Ja myślę, że nie chcę, żeby to ale w sensie po prostu jest też najlepszą osobą, jaką znam. Ja? Nie, moja siostra. Ale głupia wyszła. Nie, totalnie jej się to spodobało. Totalnie jej się ty to jesteś spodobało. Top 5. Za chwilę w maszynowni. Dobra, Robert, ciśnienie się kurwa zwiększaj to znacznie, okej? Okay? Tak, Jason, no jakby ja ci, wiesz, mówiłem ci to jakby od początku. Wiem, stary, nie chciałem, żeby ludzie panikowali, okej? Okay? No, po prostu... Rozumiem. Bierz, kurwa. Szanuję to, że jesteś odpowiedzialny za wszystkich, ale teraz musimy napierdalać, więc zakasaj rękawy wiem, i wiesz, jedziemy, wiesz, nie? Wiesz, zakasane, kurwa, bierz i po prostu napierdalamy, chodź. Dojebałem z tą Katie, myślisz, czy... Co? Nieważne. W czym? Z Katie. Przesadziłem trochę, czy... Dobra. Stary. Co robisz u niej w pokoju w ogóle? A co ty robiłeś u niej w pokoju? No, gadałem, bo to jest kurwa moja przełożona, okej? No to... Szedłem... Stary, wszystko jasne chyba było po tym, co powiedziałem, nie? Więc... Czasem przychodzę myć okna tam, fuj, więc... pęknięte, stary. Kurwa, ale to niedobrze, przecież to jest rura R18, ona dochodzi ciśnienie jakby do całego poboru ropy, nie? Jak to pierdolnie, to główna rura wystartuje i mamy przejebane, przecież okay? Wiesz, że ciśnienie zwiększa się wprost proporcjonalnie do zwiększonej kurwa, masy. Dlatego to ogarniamy, okej? Okay? Kurwa, gdybyś wcześniej dał zareagować, to może by było. Ja pierdolę! Kurwa, mać. Dobra, dobra. Dawaj. Tymczasem w spa. To są naprawdę dobre sprawozdania. Nie musiałeś ich tutaj przynosić, nie? Może nie, wiesz co, wolałem to załatwić szybko, nie? Okay. W ogóle Wilgoć źle działa na laptopa. Ja wolę, powinienem, nie powinienem go tu brać. Widzimy, że bąbelki jacuzzi trochę się cofają. Już wyłączyłaś, czy o co chodzi, bo... Nie wiem, powinna działać. Słuchaj, ale jest ważniejsza kwestia. No właśnie, ja też przychodzę ze sprawą. Naprawdę przychodzę ze sprawą. Mateusz, my nie mieliśmy jeszcze czasu w ogóle porozmawiać. Ciągle ta praca i praca, ewentualnie kawa, ewentualnie spa. Ale nie mieliśmy czasu tak naprawdę porozmawiać. To prawda. Więc, wiesz, chciałam się cię zapytać... Nie, kurde, nie. Chciałam ci powiedzieć, jak skrzywdzisz moją siostrę, to ci łeb urwę. Wow. To ci chciałam powiedzieć. Wow. Ja widzę, jak ona się w tobie zakochała. To jest jej pierwszy taki związek, nie? Okej. I bardzo ją kocham i cieszę się, że przejmie twoje miejsce. Słuchaj... To jest sprawa, z którą właśnie ja przyszedłem, bo ja chciałem dograć takie formalne rzeczy typu prezesura i wiesz... Ja widziałam takich cwaniaków jak ty. Ja nie jestem cwaniakiem. Ja widziałam takich ludzi, którzy się po prostu krążą jak sępy nad moją rodziną. Od po prostu lat to widzę, wiesz? Ja nie jestem sępem. Słuchaj, to nie byłby pierwsze małżeństwo z powodu pieniędzy. Małżeństwo, mam nadzieję. W sensie no tak. Planujesz małżeństwo chociaż. Oczywiście, zaprzeć, to jest nie? Najbardziej korzystne. To jest jakby... Co to? Pytam nie dlatego, żeby się zatroszczyć o twoje finanse, tylko tak naprawdę marzyła o ślubie od małego. Ona sobie firankę mierzyła do włosów, wiesz? Stawała w oknie i ta firanka po prostu jej... To po prostu wisiało z karnisza, żeby... a ona wyobraża sobie, że to jest jej welon. Okej, ale żeby nie było wątpliwości, ja ją kocham i ona też mnie kocha, tylko chciałbym zatroszczyć się o przyszłość naszej przyszłej rodziny, żebyśmy byli zabezpieczeni, żeby ona była... Wszystko to przyjęła, żeby nie było żadnych wątpliwości, że za te 18 woda dni... w jacuzzi. Okej. No to ogranicza nasze możliwości w spa dzisiaj. No totalnie. Chwilę później w korytarzu. Ja wiem, że jesteś Jason ten, ale mały wywiad, okej? Okay? Ja pierdolę. Bo newsfeed do mnie pisze, to jest ważne. To jest ważne. Wiesz co, okej, okay. Ja powiem ci tak. Jesteś niemiły teraz, jak nie chcesz mi odpowiedzieć, okej? Okay? Okej, okay. No? Rura jest pęknięta, ktoś przyjebał rurę, jest pęknięta, będzie wielki wyciek, okej? Okay? Na platformie, w ciągu paru godzin, okej? Okay? Okay. To se spisz, weź sobie do szybka, jak chcesz. Jak wielki?
Jak wielki? Jak wielki wyciek? No, kurwa, nie wiem, ileś tam tysięcy litrów ton na minutę. Ja nie mogę im podać ileś tam tysięcy. Nie ile wiem, to tysięcy? Eskaluje, okej? Okay? Kurwa, to będzie większe niż BP. Tymczasem w rogu G3. Gdzie? C. Przejdziemy do C3. Jasne. Czyli to tutaj? O, hej Bruno. Rozumiem, to jest spoko... Wow, okej, okay, dobra. No. To gdzieś tutaj, o. Hej. Hej. Głupio wyszło, bo też się umówiliśmy w tym samym czasie. To prawda. My chcieliśmy jakby ostatni raz poświęcić i wam oddać to miejsce. Tak. Cała załoga tu Jason. Proszę, żebyśmy się zebrali teraz i Robert, żebyśmy zebrali szybko teraz na mostku, ponieważ ważna sprawa, jest duży wyciek i wszyscy na mostek, okej? Okay? Już. Dobra. 3 minuty później na mostku. Okej. Okay. Wszyscy. I dlatego po prostu, słuchajcie, generalnie rura jest pęknięta. Tak. Zawsze dużo się wylewa. Wygląda, jakby ktoś po prostu przyjebał w tę rurę porządnie, czymś ciężkim. Jest okay, pęknięta, eskaluje cały czas. Mamy na to procedury, prawda? No próbuję to zakleić, zrobić. No ale jeszcze dzisiaj rano mówiłeś, że jest wszystko spoko. Bo było spoko. Było, ale zobacz, jak wyjebało teraz wszystkie znaczniki do góry. Ja się nie znam na tym, ja się znam jak makaron. Czerwone? Źle, jest tu! Jak to Jason, powiedz mi, że wartość nie przekroczyła jeszcze 5. A Mateusz? Czy wartość przekroczyła 5? 4,99. Ja to muszę zaraportować. Jak zaraportujecie to do swojego tatusia... Nie rób tego, Zuza, nie rób tego. Ja muszę, takie są procedury, tego. Pani prezes, prawda? Spróbujmy to sami ogarnąć. Wartość firmy spadnie bardzo, jeżeli się wszyscy o tym dowiedzą. Rozumiesz, o co chodzi? Jeszcze tego nie róbmy, możemy to jeszcze wszystko załagodzić. No pisze, dobra. Pisze już New York Times i... Financial Times. Nie pisz do nich, poczekaj, no może da się to opanować. Oni nam nie pomogą w tym momencie, tak? Słuchajcie, dajmy sobie chwilę, nie alarmujmy świata, nie alarmujmy tatusia, ma słabe serduszko. Okej, technicy. Tak. Jesteście w stanie to ogarnąć, to wasza sprawa, wasza robota. Może wam pomogę coś, nie wiem, no kurwa. Jakieś ciśnienie spuścić, Bruno, przydałam się dużo twojej siły. Okej. I sporo twoich koszul. Okay. Wszystko, co możemy do łatania, wykorzystamy. Okej. Okay. Mam coś obliczyć dla was, coś spojrzeć na poprzednie lata, jak było? Ile jeszcze przez te rury może przelecieć ropy, zanim jebnie wszystko, okej? Okej, okej. Dobra, to ja idę po koszulę. Idziemy po sprzęt. Idź po sprzęt. Katie, musisz to wiedzieć. Uszkodzenie wygląda, jakby było zrobione nie od wewnątrz, tylko od zewnątrz rury. Od wewnątrz co rury? To znaczy? Od zewnątrz. W sensie otarła się o coś. Ktoś przypierdolił w rurę. Tak, potwierdzam. Ktoś serio przepierdoli w rurę. Widać, że jest po prostu gniecienie do środka. Gdyby było od środka, to znaczy, że od środka, a jest do środka. Dobra, zajmijmy się naprawieniem, później będziemy rozpinać, okej? Okay? Jezu, trochę się boję. Cała załoga zajęła się aktywną próbą naprawienia szkód. Wielu z nas wierzy w bardzo różne rzeczy. W horoskopy, w Boga, w przeznaczenie. A niektórzy prorokują swoją własną przyszłość. Jeszcze przyjdzie czas pożegnań. Bruno nawet nie wiedział, że te słowa będą dotyczyć go. Zamordowany, zabity, nadziany na hak do podnoszenia ciężkich ładunków. Nie wiedział, że te słowa będą dotyczyły go. Tam dalej wisi. Tak. Powinniśmy go ściągnąć i to nie może tak... Może ktoś ściągnąć go? Technicy, możecie to zrobić? To jest wasze... Ktoś... Okej, okay, Katie, to. Sorry, przepraszam, ale dzwoń do swojego ojca, ogarniaj to wszystko, to już jest za dużo, okej? Okay? To już jest za dużo. Dobra. Okej. Megi, tak mi przykro. To był dopiero początek, tak mi szkoda. Fuck. Kto go znalazł? Kto go znalazł? Ja. Jak to wygląda? Wygląda strasznie. Mam mówić, Megi też tam była. Słuchajcie, naprawdę musicie to ogarnąć. Gościu jest na hak podniesiony do góry, do haku, do podnoszenia ciężkich ładunków, którym zwykle podnosimy rury. Okej, ja piszę do ojca.
Nie, poczekaj, nie rób nie, tego, serio? Proszę. Nie, to jeszcze... To musi ojciec się o tym dowiedzieć, no. Ktoś? Ktoś zabił Bruno. Ktoś rozwalił rurę i zabił Bruno. I okay. Jesteśmy na platformie wiertniczej, więc jedyne, co mi przychodzi do głowy, to chyba wiecie, co chcę powiedzieć. Nie. Co? I raczej ludzie nie przychodzą i wychodzą, nie? Helikopter żaden nie przylatywa. Jesteśmy tu samej od sugerujesz, że... tygodni. Wiesz, co sugeruję? Że to ktoś z nas. To jest aha. Bardzo logiczny wniosek. Rura została uszkodzona, Bruno został uszkodzony. Komuś, kurwa, ewidentnie zależy na tym, żeby to wszystko po prostu pieprznęło, okej? Okay? Jednak jak to może, jak komukolwiek może na tym zależeć? Jak rodzina ktokolwiek... Winchester ma wielu wrogów. Okej, okej. Kto był tam ostatni, okej? Okay? Ja byłam. Zuza, ty byłaś ostatnia? What? Po prostu szłam tam ubrać ciuszki. Co? Byliście na ruchaniu znowu, kiedy rura pada? Nie, nie było żadnego ruchania. Po prostu chciałam się wystroić, bo jesteśmy w tych roboczych ciuchach zawsze. Szukałam ustrojnego miejsca i przechodziłam tam. Czemu szukałaś ustrojnego miejsca, żeby się ustroić, jak jest, kurwa, kryzys rurowy? Po prostu czasem trzeba myśli gdzieś indziej ponieść. Słuchaj, nie atakuj jej, tak? Przepraszam, ona jeszcze ale... nie jest żywą. Kiedyś będzie musiała za to wszystko odpowiadać. Jeszcze nie teraz, jeszcze Maggie, nie pójdziesz. Dziękuję, ja nie wiem, czy jestem gotowa. Pójdę ściągnąć Bruno, Maggie. To cię wiem, jak źle to zabrzmi teraz, co okay. Powiem, ale... Ktoś ma mamy kryzysową sytuację z ropą. Wskoczyło już teraz na 4,94, więc to naprawdę jest... zaraz będzie bardzo blisko 5. Jeżeli... Bruno zginął, ja wiem, okay? ja wiem. Bruno zginął! Ja wiem! Ty zimny draniu, okej? Okay? Ja wiem, ale jeżeli będzie 5, to mamy przesadę wszyscy zginiemy. Będzie 5 i is dead. Ktoś morduje tutaj, okej? Okay? Ale jak nic nie zrobimy, to umrze mnóstwo ludzi od wycieku, no. Jestem z Amadeuszem tu. Ja jestem z Zuzą. Dobra, ja... Wiem, jak też źle to zabrzmi. Przepraszam, że to znowu powiem, ale to był tylko kucharz. Mamy techników. Co? Nie, że tego! Co? Tole! Tu nie jestem z tobą, Amadeusz. Mamy rzecz do załatwienia, okej? Okay? Nie mów tak, kurwa, stało. Okay, nie mów tak o Brunie, okej? Okay? Co on powiedział o Brunie? Tylko kucharz, to był tylko kucharz. Nie, zostaw. Okej, okay, kto ma jeszcze mi ochotę przywalić w papsko? Proszę ja bardzo. To twoje hydroksyzyna. Maggie, jakby nastawiłem, bo jakby, wiecie, musimy pozbyć się ciała i... Co? Pozbyć się ciała? Co? Stary, co? Kto tak mówi w ogóle? Pozbyć się ciała? Kurwa, gdzie jest kostnica? Gdzie jest kostnica? Nie ma kostnicy! No to trzeba za burtę wyjebać ciało! Przyniosłem pilot, żeby Maggie mogła to zrobić jednym przyciskiem! Co w ogóle? Czemu Maggie? Ona niech na to... Kurwa, nie wiem! Nie wiem! Katie, spanikowałem! Katie, ty tu rządzisz, ogarnij to, okej? Okay? Zobacz, co się dzieje. Okej. W porządku. To jest kurwa jeden... Okej, okay, dobra. A wcisnęłaś go! No wcisnęłam, co miałam zrobić! Nikt tego nie zrobi, jeśli ja tego nie zrobię. Sorry. Wydrukuj najnowsze wyniki. Teraz to wydrukuj, tak? Proszę i przepraszam. Zuza, idź, zadzwoń do taty. Nie można tego mailem załatwiać po prostu. Idź się połącz, tak po jest. Prostu przezłączę i... Dasz sobie radę, kochana? Tak, tak. Ściskaj, trakcie, ale nie wychylaj głowy do tyłu. Burzy przezłączę? Okay. Proszę? W trakcie burzy przezłączę? No, może się uda. Dobra, ja chcę też na osobności poprowadzić tę rozmowę. Katie, trzymasz się jakoś? Robert, idziemy łatać gówno. Idziesz do apteczki? No już mi się wszystko poprzypierdoliło. Gdzie jest apteczka, okej? Okay? Dobra, jak zejdziesz na lewo od kuchni, jest taki mały właz i ten mały właz ma składziki różnego rodzaju. Są tam leki. Okej. Okay. Są tam też plastry. Trzy dni wcześniej. Jest to stary? No. W tym wszystkim? No. On także, to jest naprawdę super, że jesteśmy takimi zajebistymi ziomkami, nie? O nie. Do tej pory trochę nie wierzyłem w męską przyjaźń. Wydawało mi się to... Stary, wiele przeszliśmy, nie? No, naprawdę, naprawdę super. Weszliśmy w hazard razem, wyszliśmy z niego. No. Jesteśmy w tym razem, stary. Ale jedno pytanie. Ty mi się włamałeś do pokoju? Ja? Nikomu o tym jeszcze wcześniej nie mówiłem, ale... Ktoś się włamał do pokoju? Ktoś tak? Mi się włamał do pokoju. A coś zginęło, tak? Czy co? Czy... Nie wiem. Generalnie przewertowane rzeczy były. Ktoś szukał czegoś? Masz coś drogocennego? Nie wiem. No, wiesz. Nie wiem. Jakieś małe oszczędności, nic wielkiego. Nie noszę biżuterii i tak dalej, nie? Okej. Okay. Kurde, strasznie dziwne. Powinieneś to zgłosić do kapitan, do pani prezes. Jakby ona powinna o tym wiedzieć i powinniśmy...
No wiesz, jakby nie ma tu złodzieja innego niż, prawda, niż ktoś z nas, nie? No. Czemu tak patrzysz na mnie? Stary, no. Ja już tego nie robię, nie? Stary, no znam twoją przeszłość, tak? Stary, wiesz, ale... Dlatego nie poszedłem od razu do Katie, pomyślałem, no może znowu po prostu świerbią ci ręce. Stary, wchodziliśmy do więzienia razem, wychodziliśmy razem i jakby... Wiele rzeczy przeszliśmy, naprawdę jesteśmy, znamy się jak łyse konie, no ale jakby stary, no to jest... Ja już tego nie robię, no nie zrobię temu mojemu najlepszemu przyjacielowi przecież, nie? Okej. Błagam cię, nie każ mi wytrząsać kieszeni, bo to będzie strasznie dla mnie żenujące. Z powrotem w teraźniejszości przy róże. Stary, to wycieka, teraz druga zaczyna pękać przez ciśnienie, okej? Akcje polecą na łeb na szyję, to wiem. Wszystko wyjdzie. Tylko nie chcę, żeby ona dzwoniła, okej? Stracimy robotę, okej? Ona nie dzwoni, ale stary, trzymajmy się blisko siebie, okej? Co się łączy z Katie? Nie wiem, zakochałem się w niej, ale kurwa, od mnie nie przyjmuję tego, podoba, jakby, okay? Ale... Mówiłem, że mi się podoba. Przepraszam, ale serce nie sługa. No, a co? Jakby... Serce co? Co? A co serce? Skoro nie sługa, to co? To prawda. Serce nie sługa. Szczególnie, kiedy smutek na twoim sercu zalega. Smutek jest straszny. Opanowuje cię, zabiera ci zmysły, zabiera ci uważność, zabiera ci ten moment, kiedy nie rozumiesz, że właśnie podżynają ci gardło nożem kuchennym. Maggie nie zrozumiała, bo cały czas opłakiwała Bruno. Nie poczuła. Po prostu umarła. Ja pierdolę. Okej. Ja pierdolę. Okej, ktoś chce nas wyrżnąć. Ktoś ewidentnie chce nas wyrżnąć, okej? Okay? Okej, to już kurwa nie jest zabawne. Bruno, teraz Maggie. Czy my jesteśmy kolejni z racji tego, że jesteśmy parą? Kto tu jest samotny i jest wkurwiony z tego powodu? Ty to kurwa zrobiłeś? Widziałem jak ci... Widziałem jak ci żyłka chodzi, jak patrzyłeś. Co to próbuje? Ej, zostaw mojego brata, okej? Okay? Wchodzi w jednego, to wchodzisz we dwóch, więc kurwa... Chcesz na dobrej? Co? Co powiedziałeś? Atakujesz jednego, to atakujesz dwóch! Z angielskiego po prostu chciałem przetłumaczyć... Chyba ty i te słowa przysłowia, stary. Wiesz co? Pierdol się, Amadeusz, kurwa! Ej, to za imię w ogóle jest, kurwa! Amadeusz, Wolfgang, kurwa, jakiś tam! Hej, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście w ogóle? Nie wiem. Ej, nie, naprawdę nie róbmy sobie wrogów. Czasem samotny człowiek może być bardziej otwarty na innych niż człowiek Robert, w związku, który Robert, tylko chce Robert, hajsu. Robert, nie jesteśmy już na osiedlu, okej? Okay? Weź ode mnie tą rurkę metalową. Dobra, sytuacja nie wygląda ja dobrze. Pierdolę. Pod tym względem nie tylko, że ludzie znikają. Druga że rzecz. Ktoś ich morduje. Tata nie odbiera. Kurde, która jest godzina? W Polsce? No. 12 w nocy. To gora w golfa. No tak. Jesteśmy zgubieni w takim razie. Jesteśmy zgubieni. Jeśli powiecie to ojcu. Tecie, co się dzieje? Gra w golfa. Wszystko okej? Okay? Po prostu płaczę. Dobra, Dwójka niewinnych kurwa ludzi. Winchesterowie to zawsze był hajs. To zawsze były koneksje i zawsze brudny hajs. Skąd wiemy, że pan Winchester nie chce, nie wiem, albo was zasabotować, albo coś zrobić? Kurwa, w czyim interesie jest, żeby platforma była nierentowna, straciła na wartości? Słuchajcie, jak ja odejdę stąd to i nie będzie tej platformy, no to nie mam, no to nie dostanę nic. To miała być moja perełka, miałam dostać później za to majątek. Mój ojciec chciał, żebyś udowodniła, że jesteś warta dziedzictwa. Tak, miałam kierować później firmą. Ale ty? Czy może twoja siostra? Ej. Mr. Lonely Guy. Raz we mnie wejdziesz, to będziesz też brata, stary, uważaj. Nie... Słuchajcie, po kolei. Będzie rewanż na tobie, potem będziesz ty. Chcesz na kurwę teraz? Nie, słuchajcie, znowu wracamy do tego samego momentu, okay? Tak? Tak jest. Wyciek słuchajcie, jest ale samotnik ma rację. Chodzi o to, że sytuacja, która się dzieje pod nami, ten wyciek
spadek ciśnienia totalnie musi mieć związek z tym, że osoby po prostu giną. Zgadzam się z Amadeuszem. 10 minut później w pokoju szefowej. Okej. No. Czuję, że muszę tylko, to powiedzieć. Tylko tobie ufam. Ja też. Tylko tobie ufam. Jesteśmy w tym we dwie. To jest nasz wspólny projekt. Pamiętasz, jak byłyśmy malutkie i jak budowaliśmy z klocków Lego małe rafinerie? Pamiętasz to? To nie było do końca Lego, tylko małe sztabki złota. Ale tak. Okej. Ja chcę tylko, żebyś wiedziała, że pójdę za tobą w ogień. I ufam tobie jak nikomu na tym statku. I jeśli pojawią się jakieś oskarżenia, że ja chcę, żebyś ty zepsuła tę misję, żebym szybciej została panią prezes. Ja nigdy w to nie uwierzę. To ja chcę, żebyś wiedziała, że to nie jest prawda. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Ja w to nie wierzyłam, ale jak ty powiedziałaś, to wiesz, to od razu... Nie, ja nie chciałam ci podsuwać pomysłów, tylko chcę, bo ktoś może to pomyśleć. Ja chcę powiedzieć, że jesteś najważniejszą osobą w moim życiu zaraz po Amadeuszu. Właściwie jesteście na równi po prostu. 5 minut później w korytarzu. Czekaj. Co jest? Czemu zabijać Bruna? What? What? Miałam angielski od 3 roku życia. Chcesz, kurwa, że wszystko poszło na siostrę i po prostu wszystko przejmiesz? Na luzaczku? O to ci chodzi? Myślisz, że ja nie wiem? Z Robertem jesteśmy, kurwa, z Kozanowa, z osiedla. Wiemy, jak wy, kurwa, wyższe sfery robicie. O czym ty mówisz? To byli zajebiści ludzie. Majtactwa. Jakieś pierdoły, jakieś pieniądze brudne. Od Kozanowa to ty się odwal, okej? Okay? W tej samej chwili na innym korytarzu. Czemu zabiłeś Maggie? A czemu ty zabiłeś Bruna? Zabiłem Bruna, kurwa. Ja nie zabiłem Bruna, Maggie. Ty Maggie i co? Jesteśmy dogadani. Stary, co ty pierdolisz? Przyznaj się, chcesz się tylko przytulić, tak? Dawaj. Tego chcesz. Lepiej, kurwa, nie zaczynaj przytulenia ze mną. Co, jestem z Kozanowa. Ja wiem, jak to jest, stary, w wyższych sferach z przytuleniami. Niby przytulasz kogoś, do serca tak naprawdę chodzi o hajs, a tobie tylko o to chodzi. Przytulasz, kurwa, Zuzę? Stary, zazdrościsz mi? Zazdrościsz Zuzie? Zazdrościsz Kate? Stary, przytulasz ją, a tak naprawdę chcesz położyć za ich plecami rękę na hajsie. Chcę zadbać o naszą przyszłość. To jest duża różnica, ziom. Chcesz zadbać o waszą przyszłość, zdobywając jej hajs? Oczywiście, kurwa, że tak. Typie, ona to osiągnęła sobie sama wszystko, a ty próbujesz co? Ja próbuję jej pomóc. Dokładnie. Pół godziny później w biurze szefowej. Siadaj. Jasne. Bardzo bolało? Nie. Czekaj, ła. Nie wiedziałem, że masz takie jebnięcie, nie? Po prostu stałeś za drzwiami, ja wychodziłam. Stupek. Nie wiedziałem, że jest takie jebnięcie w tych drzwiach. Mam mocny backhand. Słuchaj, Robert, musisz przestać to robić. Ja wiem, dlaczego ty to zrobiłeś. Ja wiem, dlaczego ty chcesz po prostu zniszczyć ten cały majątek. Ty sobie może wyobrażasz, że jak znikną te wszystkie pieniądze, to nic z nas nie będzie dzieliło, ale to tak nie będzie, wiem, wiesz? Że powiedziałaś to, że jeśli po prostu, że dzieli nas zbyt duża różnica statusu społecznego, ale jakby, żeby zabijać ludzi? No właśnie. Teraz się naprawdę zgubiłem w twoich oczach. Słuchaj. Naprawdę uważasz, Katie, że ja mógłbym... Znasz mnie chyba trochę. Trochę mało. Jestem z chłopakiem z osiedla, ale nigdy nikogo nie sprzątnąłem. Wszystko sprawdzałam twoje dokumenty i tam jest poprawczak przez rok. Katie, ciągle naprawdę... się bijesz, ciągle chcesz... Prawda, no jestem trochę pobudzonym typem, no. 2 lata wcześniej na rozmowie rekrutacyjnej. Ty. No. To już jest trzecia runda, jest trzecia runda, naprawdę. Ty jesteś w trzeciej rundzie, ja nie wiem, czemu ty jesteś taki pobudzony i w ogóle co to są za prochy, które ty bierzesz. To są prochy, to jest po prostu ciężkie dzieciństwo, jakby... Ale musiałem walczyć o swoje. Ale wiesz, że na platformie wiertniczej muszą pracować osoby stabilne umysłowo, okej? Okay? Jestem stabilny umysłowo, po prostu jak... Co to jest? Elomenycynę, co to jest? Tabletki na ukojenie nerwów, no. A, okej, dobra. Tylko tyle, ziołowe, dobra, wiesz, ziółka. Dobra, w ogóle jakieś obdrapane skórki. Hej.
sorry, ja po prostu chciałabym, żeby ci się udało, bo jesteś fajnym gościem, nie? Dzięki w ogóle za całą pomoc jakby w procesie rekrutacyjnym, ale jakby... Z powrotem na platformie? Nie. Z powrotem na platformie. Wyciek robił się coraz większy i rosła presja czasu. Niektórzy nie doświadczają presji. Niektórzy urodzili się z przywilejami, z bogactwem. Oni nie rozumieją, co to jest presja. Dopóki ktoś nie zaciska im rąk na szyi i nie zaczyna ich dusić i ciśnienie jest coraz mniejsze, tlenu coraz mniej i rozumiesz tą presję. Pierwszy raz Zuza zrozumiała presję. Jason? To nie ty, prawda? Dobra, typy. Przyszłam tutaj do was. Ty to zrobiłeś! Powiedziałem ci! Czy ty to zrobiłeś? Kto to zrobił? Dobra, kurwa. Gdzie ja jestem? Chodź tu. Trzymaj go, kurwa. Chcesz się pytać teraz? Twój kontakt? Nie leżącego. Czy co, teraz masz zasady, tak? Amadeusz. Amadeusz. Hej, wstań. Wstań. Stary, wstań. Wiem, że jest ciężko, okej? Okay? A wiesz, że jest ciężko? Miałeś kogoś, kogo kochałeś ponad swoje życie i straciłeś tego kogoś? Miałem! Ciekawe. I teraz tak. Mam, kurwa, kolejną złą wiadomość, okej? Okay? Wyciek jest tak duży, zaraz zacznie się palić. Co? Już będzie dochodzić do zapłonu. Słuchajcie, niestety robi się burza, nie możemy odlecieć helikopterem. Mieliśmy szansę wcześniej wylecieć helikopterem przed burzą? No mieliśmy, ale chcieliśmy jakoś zapobiec temu. Wyciek, czy ty naprawdę nie rozumiesz, co to jest? Wyciek, ja wiem, na serio? Ja ty się w ogóle nie przejmujesz śmiercią swojej siostry? Wiesz, dlaczego się nie przejmuję, bo ona to zrobiła, okej? Okay? Co? Kiedy tak! Czy ty to czemu zrobiłaś? Miałabym to zrobić? Bo jesteś ofiarą z dobrego domu. Boisz się, że przejmie twój, kurwa, biznes. Opowiedz wszystkim, ej, czyli mnie i im, co i o czym gadaliśmy w spa. Co? Co? Chodzisz z nią do spa? Co? Przyszedł do spa, jak ja tam siedziałam. No co, gadaliśmy o tym, że chcesz dla forsy się z nią hajpnąć, no, o tym gadaliśmy. I dobra, inaczej to zapamiętałem. A jak to zapamiętałeś? Co ty kręcisz? Groziła mi. Jeżeli mi groziła, to mogła grozić każdemu z nas, nawet swojej siostrze. Pewnie, że groziłam, jak ją skrzywdzisz i teraz to jest ten moment, bo ją pewnie, kurwa, zabiłeś. Czemu ja miałbym to zrobić? Syro, wyobraźcie sobie, że jestem strasznie zimnym draniem. Bardzo, bardzo, bardzo zimnym. Mega łatwe draniem do wyobrażenia, okej? Okay? Mega łatwe, stary, mam takie zdanie o tobie! Niefajnie. Mówię, wyobraźcie sobie. Czy zabiłbym kobietę, która za chwilę wyniesie mnie na sam szczyt? Może ci odmówiła, może przejrzała ten plan, może... Odmówiła mi? Może z nią rozmawiała. Nikt nie odmawia! Aha! Dzień wcześniej. Hania, bo znalazłam dokumenty. No. Chcesz mnie poślubić i nie chcesz intercyzy? Chciałem tak staroświecko, żeby było, prawda? Okay. Ty się w ogóle nawet nie oświadczałeś, więc dlatego jestem zdziwiona, że znalazłam te dokumenty. Słuchaj, po prostu jestem typem mocno przygotowującym się do rzeczy. Ja wiem i to. Jestem, staram się być zawsze... Lubię to w tobie bardzo. Wiem, staram się być zawsze... Przepraszam, że wam przerywam, ale szybkie pytanie. Megi, czy myślisz, że twoja siostra naprawdę jakby, jeśli by straciła cały majątek, to jakby by... Zuza? Kurwa, przed chwilą gadałem z Megi, teraz chcę z Zuzą pogadać. Kurwa, chodzi mi o to, że jakby... Czy Katie na mnie zwróci uwagę, jeśli jakby nie będziesz musiała zajmować tyloma rzeczami? Ma dużo na głowie i jakby... Stary, za 18 dni jest zmiana... No właśnie o to mi chodzi, czy wtedy... Może wtedy spróbuj. Dobra. Bardzo lubi japońskie jedzenie. Dzięki. Czyli sushi. Okej, okay, jestem typem, który zawsze jest dwa kroki do przodu i... Okay. Robię teraz krok w tył. Hej. Idź kup sushi, stary. Amadeusz. Zuza, znamy się już bardzo długo,
a mam wrażenie, że znamy się od zawsze i chciałbym, żebyś mi uczyniła ten zaszczyt, żebyś towarzyszyła mi do końca swojego życia. I... Nieważne, czy to potrwa dla... To jest... Każda minuta jest dla mnie ważna z tobą i... Wybudujemy dom. Czy wyjdziesz za mnie? Tak. Z powrotem w teraźniejszości. I nie. Stało się. Nigdy nie możesz czuć się bezpieczny, jeżeli ciąży na tobie bardzo wiele odpowiedzialności. Nigdy nie możesz ufać ludziom, którymi zarządzasz. Nigdy nie możesz się obronić, jeśli jesteś skrępowany. A najgorsze jest to, kiedy widzisz, kto cię zabija i nie możesz ostrzec reszty, a Katie tak bardzo chciała. Chłopaki z bloku. Na chuj on zabijał. Fajnie to sobie ułożyliście. Fajnie to sobie ułożyliście. Ekstra, fajnie. Bo od tego momentu nie chcę być z ani jednym z was w jednym pokoju. Czy to jest jasne? Burza minie i po prostu idziecie do ciupy. Ja wam powiem, jak jest w ciupie, bo byłem w ciupie. Nie fajnie. Co kurwa? Byłeś w ciupie? Byłem w więzieniu. Bruno też był razem ze mną. W ogóle znamy się bardzo długo. I zajebałeś go dlatego, bo coś wykrakał. Co? Dlaczego miałem go zarąbać? Byliście cellmatesami? Co? Ziomkami z celi? Cellmate? Cellmate. Czego się czepiasz, pierdółek? Amadeusz? Po prostu twoje przysłowia są mylące i... Wychowywałem się na osiedlu. Wiem. Słuchajcie, serio, jeżeli tak to sobie ukartowaliście, to pozwólcie mi odejść na moich warunkach, okej? Okay? Nie chcę być po prostu powieszony na hak, uduszony i zarżnięty nożem kuchennym, okej? Okay? Chcę odejść na swoich warunkach. Czy możecie chociaż tyle dla mnie zrobić? Robert? Jason? Czemu zabiłeś Katie? Po co, było nie dała ci tyle miłości? Serio, chcesz iść chciałeś? W tą stronę? No kurwa, w którą mam iść? Bratu? Znam cię. Znasz przypowieść o Kainie i Jablu? Znam, jeden dostał w łeb kamieniem i umarł. End of story. Stary, co mi powiedziałeś przy rurach, że też się w niej kochasz, tak? Ja miałem ją zabić. I dlatego właśnie ją zabiłeś? Co robiłeś z nią wtedy w pokoju? Jak to zobaczyłem? Mieliśmy szczerą rozmowę. Że co? Że chce, czy nie? Stary, to jest za dużo, co robisz, okej? Okay? Co ty? Odpuść, kurwa. Po prostu odpuść. Co? Odpuść. Że ty odpuść, co? Że ty odpuść, co? Że ty odpuść. Okej, okay, słuchajcie, to wszystko jest nieistotne. To wszystko jest nieistotne. Kurwa. Co kurwa jest? Jest 4.99, mamy co? Jakieś... Fuck. 4 minuty, zanim wszystko jebnie. Dobra. Dobra. Kurwa. To jest kwestia czasu, to jest kwestia mrugnięcia okiem. Po prostu ci się nie rozwali platformę. Topimy się w wodzie i w ropie. Płoniemy. Słuchaj, kurwa. Nie dotykaj mnie. Jeśli mam ci zaufać w tych ostatnich minutach... Jeżeli mam te 4 jeśli minuty... Jeśli mam ci zaufać w tych ostatnich minutach... Okej, okay, o tym mówiłem. To chcę wiedzieć! Kurwa, to jest jeden z was. Mamy naprawić rurę ze świadomością, że jeden z nas stary, zabije resztę. Dlaczego miałem zabijać rodzinę Winchesterów? Dlaczego ja miałem, stary, zabić, po co to miałem zrobić, stary, skoro byłem o krok od tego, żeby po prostu mieć fantastyczne wygodnie! Życie. Chłopaki... Co się dzieje? Okej, słuchajcie, zaraz wszystko się rozpierdoli. Mamy jedną szalupę na 2 osoby. Mam pomysł, niech morderca zostanie. Kto jest mordercą, zostaje, okej? Okay? Zostaw to. Zostaw to. Może ty to zostaw, a może ty to zostaw. A może wy to zostawcie, naprawmy rurę. Niech. Jest 4.99, to jest kwestia naprawdę chwili. To dla Zuzy, zróbmy to dla Robert, Katie. Kurwa, wiem, że to zrobiłeś, przyznasz się. Spierdalaj ode wiem, mnie, wiem, że to zrobiłeś, okay? Przyznaj się, okej? Okay? Sam to zrobiłeś! Zostawimy typa i popłyniemy, tylko przyznaj się! Co? Tak łatwo ci przychodzi zostawianie sobie jedynego żywego jeszcze? Gdyby tak mi łatwo przychodziło, to bym ciebie zostawił, kurwa, wtedy na Kozanowie! Pierdolę.
Pamiętasz, jak była powódź? Beze mnie byś był nikim, okej? Zostaw to! Zostaw to! Jeden z braci, jeden z was jest tym porąbanym bratem. Nie obchodzi mnie, który to jest. Ja wsiadam i czekam na normalnego brata, okej? Tak, kurwa! Pamiętasz opowieść naszego dziadka? Co? Jakie... Pamiętasz opowieść o naszym dziadku? Wiesz, czemu nigdy z nim nie zagrałem warcaby? Czemu? Bo on mu zabrał stolik spod tyłka. Dziadek się wyrąbał. Okay. To był żart, okej? Okay? To był żart! Jak się skończył, nigdy nie zagrałem z dziadkiem warcaby! Nie przypominaj nie tego, okej? Nie poznałem gambitu naszego dziadka! Jason, nie chcę nic mówić, ale na razie to ty nie jedziesz! Co? Mateusz! Co? Jeszcze raz spróbujesz mi brata wyjebać z szalupy? Pamiętaj, jak jeden brat wchodzi, to drugi wchodzi. To nie jest fair, to nie jest fair. Ja tu nie mam teraz najbliższej osoby, żeby mieć jakieś karty w ręku. To nie jest w porządku. To nie jest fajne, chciałbym... Powiedz mi, czy to ty? Nie. Powiedz mi, czy to ty? No kurwa nie. Powiedz mi, czy to ty? Nie! Leciał. I myślał, gdzie zrobiłem błąd. Gdzie nie zauważyłem, jak to mogłoby się potoczyć, gdybym troszeczkę wcześniej zrozumiał. Amadeusz długo leciał. To była duża platforma, ale wiedział, że nawet jak uderzy o wodę, nie ma już dla niego ratunku. Tętnica przy nodze to jest ta, z której krew leci najszybciej. Utonął, wykrwawił się, nikt tego już nie sprawdzi. I zostali oni, dwaj bracia. Bracia, którzy wiedzieli, że jeden jest dobry, a drugi jest zły. Od początku zaplanowane. Kurwa, wszystko ogarnąłeś, wszystkich rozpierdoliłeś. Żeby co? Od dziecka byłeś pojebany. O jedną kobietę? O jedną kobietę? O jedną kobietę? Droga publiczności, jak myślicie, który z nich jest mordercą? Jeśli myślicie, że to Jason, krzyczcie Jason. A może myślicie, że to Robert? Jeśli tak, to krzyczcie Robert! Robert! A więc myślicie, że to Robert? Czy możesz mi uczynić ten zaszczyt i być moją żoną? Następny rejs będzie mój, już jako żona. Dobrze ci idzie na tej rekrutacji, dobrze, super! Stary, nie rób tego, błagam, chcę żyć! Droga publiczności, to wy zadecydujecie, kto zwycięży. Jeżeli chcecie, żeby wygrała załoga, krzyczcie załoga. Jeżeli chcecie, żeby wygrał morderca, krzyczcie morderca. Krzyczcie głośniej, żebym słyszał. Najpierw niech krzykną ci, którzy są za załogą. Teraz ci, którzy są za mordercą.
A więc krew jest na waszych rękach. Zdecydowaliście, że zwycięży morderca. Jeszcze Wiktor Walentynowicz! Improkracja! Improkracja! I Wiktor Walentynowicz!